Pierwsze robocze spotkanie nowych radnych skupiało się głównie na kwestiach organizacyjnych. W porządku obrad znalazło się określenie liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i powołanie jej, powołanie Komisji Stałych Rady Miasta, określenie liczby ich członków oraz ustalenie merytorycznego zakresu ich uprawnień. Ponadto ustalenie składów osobowych komisji stałych, wybór przewodniczących tych komisji oraz zaprzysiężenie Jolanty Chrycak oraz Ireneusza Jagusia, obejmujących mandaty w związku z wygaśnięciem mandatów Waldemara Sochy oraz Wojciecha Kałuży. Ponadto w czasie sesji po raz czwarty w swojej karierze samorządowej Waldemar Socha złożył ślubowanie prezydenta. Szczególnie dotyczy to wyboru przewodniczących komisji stałych, gdyż prawdopodobnie będziemy po oddzielnych punktach głosować z prośbą o wyłączenie się kandydatów na przewodniczących wskazanych przez komisję. Ale to mówię w trakcie porządku, w trakcie obradowania ewentualnie zmienimy porządek obrad. Prezydenta o odczytanie tego ślubowania. Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Pozwolę sobie w imieniu Rady Miasta Żory i myślę, że wszystkich mieszkańców naszego miasta pogratulować objęcia urzędu prezydenta miasta. Życzę panu prezydentowi, aby w najbliższe 4 lata nasze miasto znakomicie się rozwijało i wierzę, że wszyscy tutaj obecni przyczynimy się tego, aby to się odbywało. Przyjmuję przez znakomitą współpracę między panem prezydentem a Radą Miasta. Panie prezydencie. Bardzo zależy mi na tym, żeby współpraca pomiędzy Radą Miasta, prezydentem i całym Urzędem Miasta układała się jak najlepiej. Ona w poprzednich kadencjach również była bardzo dobra. Myślę, że te tradycje będziemy podtrzymywać. Jestem przekonany, że wszyscy będziemy się starali, żeby nasze miasto rozwijało się może nawet lepiej niż do tej pory. Sądzę, że jest to możliwe. Zgoda, która mam nadzieję będzie dominowała, będzie sprzyjała temu rozwojowi. Jestem przekonany, że nasze miasto ma przed sobą wspaniałe perspektywy. Jeżeli wszyscy będziemy się zgadzali co do tego, w jakim kierunku miasto powinno się rozwijać, oczywiście będziemy uwzględniać opinie, uwagi wszystkich, którzy będą chcieli w tym temacie się wypowiedzieć. Będziemy słuchać mieszkańców. To jest zawsze ważne. Trzeba być blisko opinii mieszkańców miasta. Wówczas jestem przekonany, że uda nam się wspólnie tę kadencję zakończyć sukcesem. Wówczas będziemy mogli powiedzieć, że te 4 lata wykorzystaliśmy najlepiej, jak się dało. Życzmy sobie wszyscy wzajemnie sukcesu. Dziękuję. Dziękuję. Wśród licznych publikacji miejskich wydanych w ostatnim czasie poczesne miejsce zajął znany już mieszkańcom bardzo dobrze kalendarz Żorski. To już 16 wydanie tej książki zawierającej informacje z życia miasta. Znajdziemy tam porcje ciekawostek historycznych, informacje o osobistościach miasta, wiele fotografii, czyli jednym słowem dokumentację Żor pulsujących życiem. Promocja kalendarza odbyła się 9 grudnia w Muzeum Miejskim. Na wolnym powietrzu i w ramach walki z tymi różnymi rzeczami amerykańskimi, które do nas przychodzą. Zwalczamy McDonalda, bo mamy swoje bary mleczne i w przyszłym miesiącu bar mleczny będzie otwarty i po prostu też ten budynek żeśmy tu już pokazali, aczkolwiek no, na razie nie ma tu ludzi, bo no, jest, że tak powiem, sprawa w toku. W każdym razie myślę, że w przyszłym roku będziemy mieli też, chociaż w tym roku już powinno to wydarzenie, z tego co krążą różne plotki, sprawa autostrady i tak dalej, co się tutaj nie znalazło, bo no, nie możemy zapewniać, jeszcze nie oddana, więc także natomiast jeżeli chodzi o rozdziały, to mamy 14 rozdziałów w kalendarzu z kart historii, znanej postaci, życia miasta, przedstawiamy, odeszli, no ten rozdział wolałbym, żeby nigdy nie był, no ale niestety
takie życie, jak to się mówi, co słychać u partnerów, oświata, kultura, żołnierskie wydawnictwa, kącik literacki, sport i turystyka, hobby, rozrywka, adresy i telefony, bo po prostu czasami, no po co gdzieś tam szukać, jak ktoś ma kalendarz na półce i może po prostu zobaczyć bez jakiegoś tam dodatkowego wchodzenia na internet i tak dalej. 9 grudnia hala widowiskowo-sportowa wypełniła się najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta. W 17 edycji mikołajkowego turnieju przedszkolaków udział wzięły reprezentacje z kilkunastu żorskich placówek. Maluchy rywalizowały ze sobą w prostych konkurencjach sprawnościowo-zabawowych, a za zaangażowanie i bojową postawę otrzymały upominki od nie byle kogo, bo od samego Mikołaja. Wraz z nadejściem zimowej aury przyszedł także czas na zimowe dyscypliny sportu. Coroczne sezonowe lodowisko w Żorach działa od 29 listopada. Inauguracja sezonu łyżwiarskiego obfitowała w liczne niespodzianki. Między innymi 30 listopada na darmowe wejście mogli liczyć imiennicy Andrzeja. 5 grudnia popołudnie na ślizgawce było darmowe, a 6 grudnia dzieci do lat 12 losowały mikołajkowe upominki. Lodowisko czynne jest dla osób indywidualnych od 15 do 20. W razie braku łyżew czynna jest także wypożyczalnia. Inicjatywy taneczne robią karierę nie tylko w mediach. Miłośników tańca przybywa również na kursach tanecznych organizowanych w naszym mieście. W klubie Wisus z okazji Mikołajek zorganizowano konkurs taneczny dla par początkujących. Występy sędziowali starsi koledzy ze szkół tańca z Rybnika i Gliwic, a rodzice małych uczestników przyglądali się postępom swoich dzieci. W bieżącym roku zorganizowano 8. edycję jesiennych spotkań artystycznych Ballo. Celem jesiennych spotkań jest promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości muzycznej, literackiej i plastycznej, rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody jesiennej, integracja z dziećmi niepełnosprawnymi oraz promowanie kultury osobistej i artystycznej. Imprezę zorganizowało Towarzystwo Wspierania Dzieci i Młodzieży Ballo. Festiwal składał się z przesłuchań konkursowych oraz koncertu finałowego pod hasłem Grudniowe Marzenia, kiedy to laureaci przeglądu wystąpili wspólnie z gospodarzami, czyli zespołem Wesołe Nutki. Wręczono także przyjaciołom Stowarzyszenia Nutki Marzeń w podziękowaniu za wsparcie. W tegorocznym przeglądzie udział wzięło 340 dzieci. Z dziką radością przegania je czas, na nieba bezkresie żyjemy tą chwilą. Można będzie żyć tam, choćby po latach. Chcę powracać i dlatego warto śnić radością dnia zrążonych traw. Obudzi mnie poranek, szkoda, że tam ciągle te nadzieje mam, że wiesz.
Dolnośląski humor wciąż nie ma sobie równych. Okoliczne koła gospodyń wiejskich rywalizowały ze sobą w dorocznym turnieju organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Żorach, a odbył się on w scenie na Starówce. Konkurs zawierał w sobie kilka konkurencji, w których trzeba było wykazać się pomysłowością i poczuciem humoru. Oczywiście dużą rolę grała znajomość Gwary Śląskiej. Przy okazji propagowano kulturę, kuchnię, obyczaje i śpiew regionalny. Zwycięzcą zostało koło gospodyń z Osin. Uczyli się dobrze ważyć i swoim chłopom dogodzać, strykować, pięknie wyszywać, w ogródku kwiotki flego. Łobleki, michuski, fiotki i kraciaste, będziemy wyglądać jak paniczki z miasta. Łajdana, 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 będziemy wyglądać jak paniczki z miasta. Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, wypada mi przede wszystkim podziękować wszystkim paniom z kół gospodyń wiejskich za ten wspaniały wieczór, przepełniony wspaniałym humorem. No i oczywiście naszą cudowną śląską godką. Drogie panie, wielkie dzięki, Bóg zapłać. Wypada oczywiście jeszcze złożyć życzenia, przede wszystkim zdrowia, drogie panie, byśmy się mogli za rok znów tutaj spotkać. No i oczywiście zapraszam wszystkich do Rybnika na gościnne występy. Czyli dla każdego koła nagroda, drogie panie. Drodzy Państwo, nagrody są równe dla wszystkich, ufundowane przez Urząd Miasta Żory, ponieważ wszystkie panie naprawdę zasługują na nagrody.